Cześć, witam Was w kolejnym moim filmie. Dzisiaj parę słów na temat moich ostatnich zakupów, które tutaj mniej więcej od końca listopada do połowy grudnia zrealizowałem. Natomiast na samym początku chciałem Wam podziękować za dyskusję pod ostatnim filmem, na którym prezentowałem moje rozważania na temat srebrnego złomu w postaci polskich monet, czy to z PRL-u, czy przedwojennych, czy już współczesnych, tak zwanych lustrzanek 10 czy 20 złotowych. Wielu z Was nie zgadzało się ze mną w komentarzach, twierdząc, że zwłaszcza w przypadku tych 10 złotowych monet będzie problem ze sprzedaniem tego. Powiem, zobaczymy. Zobaczymy. Ja myślę, że kilka takich monet u mnie w moim zbiorze się znajdzie. Na pewno nie zamierzam masowo rozpocząć jakiegoś masowego skupowania tych monet. Jest to po prostu trudne, żeby dostać te monety też w jakiejś okazyjnej, dobrej cenie. Natomiast myślę, że parę się znajdzie i szczerze powiedziawszy uważam, że za 10-20 lat monety te będą pełniły podobną funkcję jak dzisiejsze monety PRL-u czy monety przedwojenne, które tutaj dzisiaj będę pokazywał. Słuchajcie, jedno zdanie jeszcze na początek. Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że materiał ten, czy pozostałe moje materiały nie mają charakteru porad inwestycyjnych. Bardzo proszę, nie traktujcie tego w ten sposób. Ja od dzisiaj będę unikał słowa inwestowanie w srebro, inwestowanie w kruszce. Będę mówił wyraźnie o kolekcjonowaniu, czy o zbieraniu kruszcu, czy srebra fizycznego. I bardzo bym prosił, żebyście w ten sposób właśnie to traktowali, żeby nie traktować mnie jako eksperta z zakresu porad, z zakresu inwestycji w srebro fizyczne. Dobrze, ale przechodząc do sedna sprawy. Słuchajcie, w grudniu poczyniłem następujące zakupy. Można powiedzieć klasyka, czyli amerykański orzeł, 3 razy liść. I czekałem na to, zamówiłem te monety gdzieś pod koniec listopada, natomiast przyszły dopiero teraz, czyli 17 grudnia. Powodem tego, że monety szły do mnie tak długo, było to, że razem z nimi zamówiłem jeszcze jedną monetkę. To jest moneta, o której już też wcześniej mówię, zaraz, żeby tu ostrość złapało, tak? Czyli giganty epoki lodowcowej, mamu dwuchaty. Ale o tej monecie porozmawiamy sobie innym razem. No dodam tylko, że przesyłka szła do mnie prawie 3 tygodnie. Dobrze, więc tak jak wspomniałem, 3 liście amerykański orzeł. To były zakupy, można powiedzieć, szybkim kliknięciem przez sklep internetowy. Natomiast coś, co nie ukrywam, sprawiło mi sporo frajdy, to były kolejne zakupy złomu srebra. I tym razem są to monety przedwojenne. Następujące. Pierwsza z nich to moneta 10-złotowa. Zaraz, żeby tylko ostrość złapać. Tak. Tak zwana Polonia, czy też zwana głową kobiety. Tutaj mamy 10 złotych. Tak. Ta moneta, jak tutaj widzicie, ma wyszczerbienie, więc wartości numizmatyczne myślę, że ta moneta nie ma żadnej. Natomiast kruszec w niej zawarty jest. Moneta ta, podobnie jak ta kolejna, o której za chwilę będę mówił, też 10 zł, natomiast z Piłsudskim. To jest moneta z 1932 roku. Moneta ta, nominał 10 zł. Średnica 34 mm i 22 gramy waga monety w próbie 750. Daje nam to dokładnie 16,5 grama na monetę. Monet tych to jest akurat, jak powiedziałem, 32 rok. Z 32 roku monet tych wybito ponad 3 miliony egzemplarzy. Ta konkretna moneta tutaj była wybita w Warszawie, monety te bito w Warszawie i w Londynie, natomiast ta konkretna moneta ma znak mennicy tutaj pod łapą orła w koronie dodam,
Czyli jest to oznaczenie, że była bita w Warszawie. Dobrze, druga moneta z tych, które tutaj do mnie dotarły, to jest moneta również 10-złotowa, Piłsudski, również moneta przedwojenna, moneta ta z 1935 roku. Tak, powiem szczerze, że ta moneta jest w dosyć ładnym stanie. Tutaj są takie na rewersie mamy takie zadrapania, natomiast no, dosyć ładnie się prezentuje. Tych monet 1935 roku wybito 1 670 000 sztuk. I tak jak powiedziałem, nominał 10 zł. Podobnie jak poprzednia, 34 mm średnicy, 22 gramy waga, no i 16,5 grama czystego srebra. Dobrze. Trzecia monetka, bo tak trzeba powiedzieć w porównaniu z tamtymi monetami, to jest 2 złote z żaglowcem. Mała moneta w porównaniu z tamtymi dwoma. I to jest moneta z 1936 roku. Waga tej monety 4,4 grama, co daje nam, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale chyba mniej więcej 3,3 grama czystego srebra. 36 rok. Jak powiedziałem, średnica tej monety to 22 mm. Dobrze. I słuchajcie, za te monety, za te trzy monety licytowałem na Allegro. Licytowałem jeszcze kilka innych monet u tego samego sprzedawcy. Myślę, miałem nadzieję, że uda mi się, no tutaj mówię wprost, obniżyć koszty przesyłki. No niestety nie udało mi się. Za te trzy monety zapłaciłem 88 zł, czyli przeliczając to na już teraz na koszty czystego srebra i wyliczając sobie z tego premium, mamy 88 zł, z czego 75,8 zł to koszt samego kruszcu. Jest tutaj dokładnie 36,3 grama srebra. No i premium w tych monetach już z uwzględnieniem przesyłki to 12,20 zł. Daje mi to dokładnie premium na poziomie 16%. Słuchajcie, o tym premium też ostatnio, pod ostatnim filmem, dosyć dyskusja się wywiązała, ponieważ ja w tych poprzednich filmach wyliczałem sobie premium w ten sposób, jako stosunek. Brałem cenę monety i wyliczałem, jaki fragment tej ceny stanowi premium w stosunku do kruszca. Wyliczałem to procentowo. Natomiast dzisiaj podaję 16,1%. Jest to już liczone w ten sposób, że biorę sobie te 75-80 jako koszt samego srebra. No i teraz to premium, czyli 12-20, jak to się ma w stosunku do tych 75, czyli te 12-20 to jest 16,1% z ceny kruszcu. Powiem tylko, że w ten sposób liczone premium dla monety bulionowej najtańszej, którą na dzień dzisiejszy znalazłem, wynosi w okolicach 20%. No, czyli te trzy monetki razem z przesyłką kosztowały mnie tyle, ile moneta bulionowa, jedna sztuka, no bez uwzględnienia kosztów przesyłki. Dobrze, sprawdźmy jeszcze teraz, jak wygląda, jeżeli chodzi o parametry tych monet, czyli tak jak powiedziałem, średnica. Tutaj sobie sprawdzimy. Zerować. Średnica tych monet powinna wynosić 34 mm. No tutaj mamy troszeczkę mniej, 33,80, ale ta moneta no ma już swoje lata, więc ona na pewno jest troszeczkę wytarta. Tak, 33,90 mniej więcej. Tutaj powinno być to samo, tak. 33,96. Jest troszeczkę lepiej. W kilku miejscach mierzymy. Dobrze. I ta najmniejsza, 22 mm. No niecałe 22 mm. Dobrze. Monety te mają rand ząbkowany. Ja myślę, że też z tego powodu są bardziej podatne na wytarcia, zwłaszcza tutaj na średnicy. Dobrze, sprawdźmy, w jaki sposób waga tych monet wygląda. Ja tutaj zważę to na wadze, natomiast ta waga nie została jeszcze skalibrowana. No, mówiąc wprost, lekko
przekłamuje pomiar, no, zaraz to zobaczycie. Tak jak powiedziałem, 22 gramy i w przypadku tej monety to jest 21,89, natomiast no, wiem, że tak jak powiedziałem, do skalibrowania tej wagi potrzebny jest 100-gramowy odważnik. Ja na razie tego nie wykonałem i sprawdziłem, wiem, że ona przekłamuje o 1/10 mniej więcej przy tej masie, ponieważ to przekłamanie jest zależne od tego, co ważymy, ale mniej więcej przy tej masie to jest mniej więcej 0,0607 grama, więc to na pewno nie będzie 21,89, tylko troszeczkę mniej. Dobrze, kolejna moneta Piłsudski. I tutaj ciekawa sprawa, ponieważ nawet uwzględniając, że waga troszeczkę przekłamuje, no to wychodzi mi, że ta moneta waży więcej niż 22 gramy. No, zobaczymy. Tak, i trzecia moneta, statek 4,4 grama. I tutaj jest 4,40, dokładnie mówię, lekkie przekłamanie, czyli lekko poniżej, czyli waga tych monet by się zgadzała, poza tym Piłsudskim, który no delikatnie więcej. Powiem szczerze, nie wiem, od czego to może zależeć. Natomiast pozostałe parametry wyraźnie wskazują, że moneta jest oryginalna, że nie jest to podróbka. Dobrze, sprawdźmy sobie jeszcze jedną rzecz. Ja nie wiem, czy będzie to na tym filmie wyraźnie słychać, jak z dźwiękiem będzie, natomiast te monety wydają bardzo charakterystyczny dźwięk przy uderzeniu. Jest to bardzo fajne dźwięczenie tego srebra. Mam nadzieję, że to słychać. Jedna moneta i ta druga moneta ma dokładnie takie same parametry techniczne, to znaczy średnicę i wagę, i brzmi też tak samo. Tak, tylko dajcie mi szansę. Teraz fajnie słychać. Więc tak, dobra. Dwie monety. Tak jak powiedziałem, słuchajcie, ja na poprzednim filmie pokazywałem, ostatnio kupowałem również monety srebrne, czyli też złom srebra z różnych okresów i ostatnio trafiło mi się właśnie 5 zł. Tutaj Wam pokażę do porównania, jak wygląda ta 5-złotówka również z głową kobiety w porównaniu z 10-złotówką, tak? Czyli jest to... Te monety to jest dokładnie, tutaj mamy 22 gramy, tutaj mamy 11 gram, czyli można powiedzieć połowa. Jest jeszcze trzecia moneta, mniej więcej o parametrach jak ta monetka, czyli jest to moneta 2-złotowa, również z głową kobiety, i ten w przypadku tego Piłsudskiego mamy dokładnie taki sam zestaw. I powiem szczerze, będę starał się w najbliższym czasie upolować właśnie na aukcjach taki zestawik monet. No przy czym kryterium podstawowe to jest nie przepłacić, to znaczy, żeby te monety kosztowały mnie mniej niż monety bulionowe. Dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do komentowania. Wasz głos w dyskusji jest dla mnie bardzo cenny. Pozwala mi się to lepiej przygotować do kolejnych filmów. Myślę, że najbliższy film, który nagram, właśnie będzie troszeczkę inaczej przedstawiony, znaczy będzie to taki drobny test właśnie tej wagi, którą tutaj Wam pokazałem. Jest to waga, najtańsza waga z Allegro za 20 zł. No sam jestem ciekaw, ile ta waga, czy ta waga jest w ogóle warta tej ceny, czy warto ją kupować. Tak jak powiedziałem, na razie wiem tyle, że po zakupie, bez przeprowadzenia procedury kalibracyjnej, która tutaj jest opisana, no ta waga przekłamuje. Wiem już o ile. Ale wszystko Wam to pokażę następnym razem. Dobrze, dzięki, cześć i zapraszam na kolejny film.